Wydaje mi się, że forma powoli wraca. Auto jeszcze trochę musimy poustawiać, ale mamy też długi dystans, więc nie możemy przesadzać tak, żeby auto w miarę się prowadziło stabilnie. Chyba możecie to zobaczyć po czasach, że pojechałem chyba z 10 czasów, przynajmniej w jednej sekundzie, więc auto jest stabilne. O to nam chodziło. Zajebiście. Co więcej powiedzieć? Przede wszystkim chciałem podziękować może. Podziękować Edycie za to, że mnie wspiera i mnie do tego popchnęła. Iwanowi za to, że mi zaufał i dał mi swój samochód, żebym mógł go poprowadzić. Auto jest genialne, wygląda przepięknie. Moim sponsorom, czyli Dimedical, Habriso, Grupa Krotowski, PAG Group, bo bez nich to byśmy nie wystartowali. Auto nie jest tanie w utrzymaniu, ale jest piekielnie piękne i mega szybkie, więc mi bardzo się podoba jazda tym samochodem i z tego największą radość mam. Więc no co, mega fajnie i miejmy nadzieję, że długi dystans pójdzie tak samo. Nie musimy mieć tyle przewagi, ale wystarczy, że wygramy. Tak, właśnie dlatego pojechałem w zasadzie cały czas, można powiedzieć, pełnym gazem. Dlatego, żeby sprawdzić, jak auto się zachowuje. Na tych oponach mamy też inną mieszankę. Po to, żebyśmy mogli przetestować właśnie, jak ono się zachowuje z biegiem czasu. I widzimy, że tam ta sekunda po 25 minutach ucieka, aczkolwiek to jest cały czas stabilnie. Auto jest trochę stabilniejsze od kapówki właśnie w długim dystansie, więc będziemy mieli jeszcze większą przewagę nad kapówkami. Bo to jest tak naprawdę kapówka, tylko przerobiona przez Mantei Racing. Jest poszerzona, ma szersze opony, ma trochę więcej areo. Znowu tracimy na proste, więc gdzieś to jest to wybalansowane, jeśli chodzi o tempo na całym kółku, szczególnie w Poznaniu, gdzie mamy dwie długie proste, ale pod względem wyścigu, no, długiego dystansu powinniśmy mieć dużo lepszy samochód i spokojniejszą głowę. No, Lambo jest piekielnie szybkie. Sebastian mnie prawie na starcie wyprzedził i nie spodziewałem się, że tak wystrzeli. No, ale no, tu widać właśnie przewagę tego, że oni mają ponad 600 koni, mamy równe 500 i, no, i to jest gdzieś poniekąd strata. Aczkolwiek, tak mówię, auto mamy mega stabilne na długim dystansie, co powoduje, że myślę, że na zmianie opon czy na tankowaniach jesteśmy w stanie to tempo utrzymać i dobrze z nimi rywalizować.